Prawdziwy raj odnajdują tutaj również ptaki, których występuje na tym terenie 216 gatunków. Obszar Sierakowskiego Parku Krajobrazowego jest dla nich ważnym miejscem lęgowym. W lasach i nad zbiornikami wodnymi bez trudu spotkać można łabędzie, kaczki, gęsi, gęgawy, błotniaka stawowego czy rzadkiego orła bielika. W celu ochrony najbardziej interesujących przyrodniczo fragmentów Sierakowskiego Parku Krajobrazowego utworzono na jego terenie kilka rezerwatów przyrody. Bardzo ciekawym, przedstawiającym las liściasty, charakterystyczny dla południowej części parku, jest rezerwat Buki nad Jeziorem Lutomskim. Położony na stromej krawędzi wysoczyzny morenowej, ponacinany licznymi jarami rezerwat, chroni blisko 300-letni drzewostan bukowy. Z kolei rezerwat Czaple Wyspy nad Jeziorem Kłosowskim został założony na dwóch wyspach Jeziora Kłosowskiego. Powstał on w celu ochrony miejsc lęgowych rzadkich gatunków ptaków, m.in. czapli siwej, kormorana czarnego, kani czarnej. Inny rezerwat, Mszar nad Jeziorem Mnich, o powierzchni 5,8 hektara, został powołany, by chronić unikatowe środowisko przyrodnicze terenów bagiennych i torfowiskowych. Rezerwat Cegliniec chroni fragment borów Puszczy Noteckiej. Zajmuje powierzchnię 4,3 hektara, na której rośnie około 170-letni drzewostan sosnowy, ocalały z pogromu, jaki zostawiła po sobie na tym terenie strzygonia hojnówka w latach 20. ubiegłego wieku. Ważnym punktem w Sierakowskim Parku Krajobrazowym służącym edukacji jest Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych w Halinie. Ośrodek mieści się w zabytkowym dworku pochodzącym z pierwszej połowy XIX wieku. W pałacowych pomieszczeniach, godna i konieczna zwiedzenia, jest niezwykle interesująca ekspozycja przyrodnicza. Mówiąc o edukacji ekologicznej, koniecznie trzeba powiedzieć w tym miejscu o unikatowej w skali europejskiej edukacyjnej ścieżce przyrodniczej dla osób niewidomych i słabowidzących. Ścieżka znajduje się w Bucharzewie, na terenie siedziby Nadleśnictwa Sieraków. Na blisko dwuhektarowym terenie umiejscowiono multimedialne tablice tematyczne związane z edukacją leśną, które pozwalają zwiedzającym w bardzo atrakcyjny i przystępny sposób zapoznać się z leśną przyrodą.